Siemano wszystkim. Dzisiaj taki nietypowy odcinek, bo na ostatniej transmisji jedno z Was poleciło mi Geometry Dasha jako grę, która się bardzo zmieniła od czasu, kiedy ja miałem z nią do czynienia. Mianowicie, jak ja w nią grałem, ona była ledwie gierką na telefon, gdzie klikało się jeden przycisk, żeby skakać kształtem do muzyki. Teraz podobno jest z tym dużo więcej, także dzisiaj, jak zaraz zobaczycie, zadzieje się całkiem sporo. Zapraszam. Bomba? Sayonara. Tower. Dobra. Okej. Rub Rub is always watching. Kim jest Rub Rub? O! Ja tu normalnie mam pełną kontrolę nad kształtem? Wow! Okej, okay. Czyli to nie jest tak, że mogę trzymać w prawo i klikać dobrze. To jest do drugiego skoku. O, jaki fajny dźwięk! Zapis. Okej, okay. To jest Awowe. Myślałem, że już skończyło. Spoko. Strzelam, że zbieranie tych monet jest ważne. Będę je zbierał. Ej, fajnie. Lubię platformóweczki. Superowe są. Zobaczymy, jak trudno będzie. O, fuck. Dobry pomysł. I ten kształt jest śmieszny. Rozumiem, że... O! Got it! A jednak nie got it. Myślałem, że wiem, a jednak nic nie wiem. Aha, bo ja to po prostu skaczę na drugi, inny. Rozumiem. Dobra, jest git. Czemu ja nie podskoczyłem? A, bo spojrzałem na czat. Nie dojdziesz do bossa? To są bossy? A, bo ja nie tu mam skoczyć w ogóle, kurde, i skupiaj się czasem. Dobra. Jeszcze będę walczył z bossami, ale sztos. Będę walczył z bossem w geometrii, dasz. Chcę. Chcę tego bossa, gdzie on jest? Dajcie mi bossa. Creepy. Tak mi dodaje taką bardziej kreskówkową Castlevanię. Aż bym zagrał w Castlevanię. A może byśmy zagrali jutro w... Bo muszę wymyślić, co jutro zrobić na streamie. Może bym zagrał w Castlevanię. Nie wiem. Jedynkę mam jutro 4 godziny. Ja przejdę Castlevanię pierwszą na pewno. Chyba. Ten ostatni boss mnie pewnie wykończy, ale zobaczymy. Boss na stylu Just Shapes and Bits, czyli przetrwaj aż do końca. A! Okej. Okay. Okej. Okay. Nie było więcej niebieskich monet, nie widziałem. Dobra, będę musiał je znaleźć później. Ja chciałem do góry. Chciałem do góry. Halo, do góry chciałem. Tam nie było więcej niebieskich. Pewnie jakieś sekrety trzeba odkryć. Ale zrobię to chociaż na dwie gwiazdki za czas. O, no to już nie zrobię za czas.
Oh, there you are. Co za oszustwo? To ja muszę szukać po ścianach? To jest nie fair. No nie gadaj tyle, no szybciej. To był przypadek totalnie. Nie, dobra, trudno. Na razie idziemy do przodu, najwyżej będę potem masterował, bo... No bo zepsułem raz i... masakra. Teoretycznie powinienem to zrobić na czas, tak żeby było, że chociaż umiem, no bo... Ten poziom nie był jakiś trudny, ale pewnie jakbym chciał go zrobić na czas, to byłoby trudniej. No, tu chcę. Mogę z tobą pogadać? O nie, ta najlepsza muzyczka. Ja wciskam do góry, żeby po drabinie iść. No tak, bo przecież jak wszyscy wiemy, kwadraty mają ręce. O-o. O, to też mnie zabija. Ups. Moja podzielność uwagi cierpi. Będą mnie denerwować te z dołu, bo ich nie widzę. Nie widzę ich. W sensie... Mam problem z wyłapaniem, kiedy one się pojawiają. Nie! A wyłapałem wszystkie monety. God damn it. O, kurde no. Bo próbuję te monety łapać, no. Ale będę próbował. Będę próbował, bo moja psychika nie zniesie zostawienia tych monet w spokoju. Dotknąłem. A to złośliwość wredna. Uuu! Dobre. Kurde, no zapominam, że to jest dwoma falami. Dobra. Nie, nie kręć się, bo ja... No, nie kręć się planszą, błagam. No, najgorzej, to był łatwy skok. Jak ta muzyka się w ogóle wyłączyła? Tak o. Daj mi! Nic! Nie złapałem dwóch monet zwykłych? Co tu się wydarzyło? Halo! Nie wolno tak. Nie zgadzam się, złapałem wszystkie. Dobra, mniejsza. Będziemy kręcić wyniki później. You shall not pass! Jestem robotem. Ej, ja jestem robotem. Well met.
Oj tam, nieważne, jestem robotem. Niech sobie skacze jak chce, ważne, że jest robotem. Czy ja jestem? Robotem jestem. Robot dinozaurem, śmiesznym. Proszę się nie złościć. GLaDOS, uspokój się. Terrify the Lord of Darkness. Yes. Both of you, peasant. Peasant. Your power is meaningless. Another time. Na potęgę posępnego czerepu, która zmienia grawitację góra-dół. To też brzmi ciekawie. Bomba? Sayonara. Jezu, strzałunia, ziomek. Miło było cię poznać. Dobra, gdzie są ukryte niebieskie? No, wiedziałem, że spadniesz. Już tak widzę niektóre gry, to przychodzi mi do głowy, w jakie stare bym chciał zagrać. A tutaj przez te lodowe kolce od razu przyszło mi do głowy, wiecie co? Adventure Island. Kojarzycie Adventure Island? O fuck, zginąłem, dobra. Kojarzycie Adventure Island z NES-a? Oczywiście jeśli chodzi o to, które Adventure Island jest dobre, to oczywiście powiedziałbym, że dwójka i trójka. Fuck. Próbowałem tam... A nie, z drugiej strony to trzeba zrobić. Dwójka i trójka. A, to mnie zabija. Lol. Natomiast no jedynka jest okrutną grą. No, paskudną. Najgorszą. Też skacze? O, proszę. Nawet byłoby wygodniej w sumie. No nie, ale to jest masochizm, żeby przechodzić tę jedynkę dla mnie. A, myślałem, że już się pojawi. Niepotrzebnie. Straszny masochizm, żeby przechodzić tę jedynkę. Myślę, że jak w jedynkę zagram, to zagram w ramach takiej ciekawostki i nie będę jej próbował ukończyć. Bo musiałbym to robić na save state'ach, a wtedy ja po prostu nie mam fanu, więc mija się to dla mnie z celem. Ale w dwójkę i trójkę bardzo chętnie bym zagrał. Mega fajne to są gry. I myślę, że te dwie akurat mógłbym spróbować ukończyć na... bez save state'ów. A, no save state'ach. Chyba muszę biec, co? RUN! O. Okej. Let's go. O, skubany wiedział. Proszę pana, to ja już w gry gram lat prawie 30. Dobra, 25, ale to nie wiem. Secret Hollow. Na Bowser! Jakie fajne dźwięki. Ale z Bowsera to zrobili totalnie, żeby przypominało mi to Mario na 100%. Nawet dźwięk Mario puścili teraz, no come on! Nie mogę przejść tego bossa. Aha. Trochę mnie przeraziłeś. O, oh, fuck. Co? To ja muszę się zmienić w jakąś kulę, ja nie mogę to być. Nie mogę to być. Dobra, rozumiem, że to był zakaz wstępu. Hej, halo! Zabrał, halo! Nie.
Tam coś jest. Trzeba złapać. Nie? Więcej. Nie. Gdzie bomba? A w ogóle znowu jestem kwadratem, zapomniałem. Nie zauważyłem tego. Dobra, co drugi to problem. Co? Halo? Tego wcześniej nie było. Dobra, czekam na podwójną wieżę. Nie wiem, czy łapanie monet to powinna być moja jakaś priorytetowa czynność, którą robię, ale trudno. Czy to będzie jak w Żółwiach Ninja pierwszych, że trzeba po prostu przejść? Tak jest. You just walk over it. Oooooooo! Jestem grawitacyjną kulą, okej. Okay. Okej. Okay. I nie mogę zmienić grawitacji, jak jestem w środku. Muszę najpierw spaść, kumam. I tak, pamiętam, że wspominałeś o kuli, ale nie myślałem, że... że tak szybko nią będę. Rozumiem, że to jest kwestia... dają mi teraz szansę przyzwyczaić się do sterowania tą kulą. Sprytnie, sprytnie, dziękuję. Fajnie to pomyślane, jest wszystko na takich standardowych platformówkowych... rozwiązaniach. Tak, 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 spodziewałem się, ale... Nie powiedziałem tego głośno, bo nie pomyślałem, że trzeba, że muszę. O, odmieniłem się, już znowu nie jestem kulą. Ziołek, spokój się, nie denerwuj się. Zdenerwował się. The cursed horn. Chyba ma życie w ogóle. Okej. Okay. No nie! Okej, okay, jeszcze muszę wybierać dobre momenty, żeby strzelać. Come on. Dziadu wredny. Trafiam. No! Dobrze, dobrze, denerwuj się. Bo coś za łatwo było. Ja to nie lubię takich bossów, bo ta walka będzie się... Wiem, że ta walka będzie się przeciągać. I jakby powrót do tego samego miejsca, w którym ostatnio byłem, będzie bardzo długo trwał. To zawsze denerwujące. O! O! Prawie zginąłem. Jezus, się wściekł. O, co jest? Halo, nie rób tak. Nie, nie wolno. O nie. Okej. Okej. Dobra, kumam. Co nie zmienia faktu, że ta końcówka będzie ciężka. Nie, czy nie wiem, czy to końcówka, bo to może być jeszcze... Może być tam jeszcze jedna forma. Podoba mi się, że teraz szybciej strzela, bo już wiem, co robić. Dzięki temu szybciej zrobię cały ten początek nieszczęsny. Dobra, ziomuś, dawaj. Czalaj szybciej. Mogę unikać więcej, nie ma problemu.
kiepski. Kiepski jesteś. Odpal się bardziej. Przydałoby się, żeby on już zaczynał teraz. Nawet z całym paskiem HP, ale od tej ostatniej formy. To by się przynajmniej mógł uczyć. A tak to muszę najpierw dojść do tej formy. No super to jest. Mega fajne. Gościu, jesteś kiepski. Słabiutki. Dawaj tą ostatnią fazę. No. O to chodzi. O to chodzi. Ten laser mi się znudził już. Daj coś nowego. Strzałunia, man. Czy masz jeszcze drugą formę? Łatwo. No, w sensie, ja nie chcę się chwalić czy coś, ale ten poprzedni boss był dużo trudniejszy, no. Dużo się więcej działo, dłużej się go unikało, a te ataki tego bossa były co prawda celowane we mnie, a nie powtarzalne, ale były dużo prostsze. Także tak wyglądał odcinek. Ja się w ogóle świetnie bawiłem. Jutro wchodzą też mapy community, które są produkowane przez ludzi takich jak wy. Także jeśli macie jakieś do polecenia, jeśli kojarzycie tę grę i chcecie, żebym ograł jakąś mapę, to absolutnie się odzywajcie. Tymczasem ja mam gotowe jeszcze 2 albo 3 odcinki. Zobaczymy. Dzięki wam bardzo, że byliście i zobaczymy, czy chcecie to dalej oglądać. Na razie.